Kochani, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Jeżeli z całego serca zawołasz do Jezusa, jeżeli uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony, dlatego że zbawienie jest tylko przez Jezusa, tylko przez to, co On zrobił dla Ciebie na krzyżu Golgoty. Nie wystarczy wiedzieć o Nim, nie wystarczy chodzić do jakiegoś kościoła. Chodzi o to, że musisz poznać Jezusa osobiście, a to się dzieje przez wiarę. W momencie, gdy się przed Nim ukorzysz i powiesz Mu: Jezus, wierzę w Ciebie, przepraszam, że żyłem bez Ciebie, wierzę, że umarłeś za mnie, wierzę, że zmartwychwstałeś i pokonałeś śmierć. Chcę, żebyś był moim Panem i Zbawicielem. Jeżeli w szczery sposób, w taki sposób się pomodlisz, jeżeli uczynisz Jezusa swoim osobistym Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony, dlatego że do nieba idzie się po znajomości z Jezusem. Potrzebujesz osobiście znać Jezusa, wtedy będziesz zbawiony. Nie ma alternatywy, to jedyna możliwość, by być zbawionym, dlatego że to Jezus pokonał śmierć, nikt inny. On pokonał śmierć i w Nim jest życie. Jezus wraca na tę ziemię, przygotuj się na ten moment. Póki jesteś jeszcze w ciele fizycznym, póki jesteś w drodze, ureguluj swoje życie z Bogiem. Uczyń Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, bo On wróci na tę ziemię wkrótce. Nazywamy się Kościół Mocy. Spotykamy się co niedzielę o godzinie 10 przy ulicy Dzierżoniowskiej 11. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać Jezusa osobiście, którzy potrzebują uwolnienia, uzdrowienia, którzy chcą z nami razem chwalić Boga. Przyjdź, zapraszamy Cię. Godzina 10, niedziela, ulica Dzierżoniowska 11.